Cześć, witajcie, jestem Tomek 11, to jest kolejny odcinek z World of Tanks Blitz. Powtórki dzisiaj, dwie kolejne powtóreczki od kolegów Revlu X2 i Piotr 2213. No i co, myślę, że możemy sobie zacząć od powtórki na T-34 Independence na nowej przystani. No i możemy zaczynać już tutaj na dominacji. Kolega gra, no i kolegę wylosowało z dwiema dziewiątkami i z pięcioma ósemkami. Zobaczymy, jak sobie kolega poradzi. Tutaj oczywiście 20 opeków, 9 golda, kolega wozi 5 opeków. Ten pojazd już był u mnie na kanale na jakieś, nie pamiętam nazwy mapy, ale na pewno jakaś pustynna mapa, pustynne piaski bodajże. Nie pamiętam do końca tej mapy, ale na pewno jakaś taka piaskowa mapa też, gdzie kolega tam zrobił też bodajże chyba MK, jakoś tak, nie pamiętam już do końca. To możecie sobie zobaczyć, obejrzeć powtórkę i dobra, zobaczymy, co tutaj w tej kolega tej bitwie sobie kolega zrobi. Dwie bazy przeciwnicy zajęli C i A, my tylko B skapowaliśmy, więc mamy przewagę. Ten planter tam jest na tej ulicy. No tutaj tak wszyscy stoją, przyjechali. Te dwie kałczurki, ten kolega w tej kałczurce mogły mogliby to jechać. Oj. Tutaj te ISU wyjechało troszkę tam, żeby zginąć, o właśnie. Tak nie za rozsądnie. No, jak jest 4-5 dział, jest tylko, to nie opłaca się wyjeżdżać. Chyba że strzelał wszystkie, ale to musiało to być tak, tak wyczucie w czasie, że. Tutaj Tiger 2 dostał się na 1264 uszkodzeń zadanych. Jeszcze taran, ale nie wszedł. No i kolega ma pierwszego praga i 1633 uszkodzenia. Tutaj ta czwórka, tam jeszcze ten KPZ. Tutaj taka czwórka. Tutaj walka z 1800 uszkodzeń. No tu taka czwórka. Dobry pancerz ma, ale ze względu na to, że ona jest taka troszkę większa, no to czasami na stoku, no ogólnie też troszkę takimi stokowymi pojazdami trudniej się obracać, no i ogólnie trudniej się poruszać, nie ma się tych dobrych. Nie ma tych najlepszych gąsek silnika i tak dalej. Dobra, tutaj już mamy. O, tutaj ten F-Digger zasłonił koledze. 341 uszkodzeń zadanych i 400 odbitych. To jest jeszcze ten STG, ten M103, no już na strzała został. Teraz F-Diggera naszego skończył. Tutaj kolega z tym STG będzie walczył. No ten STG bardzo, no to tak wygląda. Jeszcze nie, to wierzę. No on jest praktycznie na 2-3 strzały. To jak się próbuje kontować, 4005 uszkodzeń. I został już na jednego strzała ten STG. Tutaj troszkę celował. No i my już go skończymy. 2 fragi, 4625 uszkodzeń zadanych. No i zobaczmy wyniki końcowe tej bitwy. Kolega zdał oczywiście MK, duży kaliber i strzel srebrowego oraz pomniejsza na dole. Kolega tutaj
Nastrzelał 4625 uszkodzeń, 2 fragi. No i z drużynowych tutaj 1299 expa kolega zdobył. No i co? Odna bitewka, no i co? Teraz sobie możemy przejść do kolejnej bitewki na grillu na mapie Canyon od kolegi Revoxa. Tutaj w losowaniu z 2 dziesiątkami i 5 dychami. Ogólnie kolega sobie tego grilla niedawno kupił, z tego co pamiętam. No i ta linia też dostała buffa, z tego co pamiętam. Tutaj w większości kolega jest standardowymi pociskami załadowane 10 hitów i 5 haków. Oczywiście w ten pojazd lecą haki, ale jest specjalne wyposażenie, które zmniejsza obrażenie od haków. No i jest też takie specjalne wyposażenie tutaj pod piąteczką. No tutaj takie ulepsza to ogólnie tutaj celowanie. To też właśnie zostało dodane razem z tą osłoną przeciw hakową, to było nazwać. O, tutaj kolega tak powiem. No tak praktycznie się skupiło, ale weszło w tego mausa w gąseczka, czyli za zero. To jest lajcik. Kers dostał ładnie za 596, prawie 600. Mouse tam za tym. No i tutaj ten Vickers szukał szczęścia, no i go nie znalazł. Mamy pierwszego fraga, 975 tutaj uszkodzeń zadanych. Kolega sobie stoi tutaj za kamyczkiem. To 6-2, tutaj kolega sobie celowanie. Odpalił wyposażenie, no i tutaj już Leopard 1 i Mioch. Oj, tutaj hak tego Leoparda. O, 1200 z parkiem, to ładnie. Już mamy 3108 uszkodzeń. No to tutaj teraz kolega powinien tutaj E4 pomóc. No już tak średnia, bo jest tylko na 2 strzały. Ale tutaj poszło tyłem. No tutaj zginął ten Mioch, ale chyba zaraz od tego K9 jeden zginie, to E4. K9 na ponad 1300 damage, znaczy HP. Tutaj teraz to kolega opuszczanie. O, jest lodówka magazynkowa. Jakby na strzał, jakby była ona jedna strzałowa, no to by, no możliwe, żeby na strzał wzięła tego grilla, ale nie jest. Co jest, no, plusem i minusem. Może zrobię jakiś taki odcinek, może nawet to by było w sobotę. No w tym dniu, w którym nagrywano, to jeszcze jest czwartek, a tutaj już mamy 2 fragi, 5293 uszkodzenia. Został mouse i ten T62. Tutaj ten mouse tam tego T57 Heavy to jechał. I teraz chyba kolega będzie chciał pomóc. No tutaj ładnie. 5970 uszkodzeń już zadanych. Kolega został z tym Chieftainem. Ale tutaj nam przycelował kolega dolnej płyty, chociaż głowę iść tam, prawda? Chieftain skończył tego meta i tutaj kolega roztroszkę ten jeden. A tutaj kolega też nie przycelował, chociaż miał ten przyrząd rozwalony do celowania. Oj, tutaj. A tutaj taran potrzebny troszkę. Dobra, mamy 6529 uszkodzeń. I 1 HP.
3 fragi, 6533 uszkodzeń. Zobaczmy wyniki końcowe. Kolega tutaj zdobył asa pancernego, duży kaliber i pancerne sokole oka. No i kolega zrobił 6530 uszkodzeń, 3 fragi. I z drużynowych tutaj za tą bitwę kolega zdobył 1424 expa. No i co? Myślę, że w tym odcinku World of Tanks Blitz powtórki byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o kodzie K-Drop, gdzie z nim macie 2 złote, jeśli macie grosze na start. No i co, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, dać łapki w górę, skomentować tego filmu. Zapraszam także na Discord, gdzie możecie podesłać swoją powtórkę i pojawi się ona w odcineczku. No i co, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Dzięki za nie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!